naszą rozmowę urozmaicają strzały. Jesteśmy na strzelnicy w Chrudzie. Co to za wydarzenie? To jest bardzo ważne wydarzenie dla okręgu, mianowicie jest to puchar prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, puchar łowczego krajowego, łowczego okręgowego, a także przewodniczącego Komisji Strzeleckiej. No ja w tej chwili też również w tych zawodach uczestniczę. Na jakim stanowisku się znajdujemy, co obserwujemy? W tej chwili znajdujemy się na stanowisku skit i tutaj strzelamy z 7 stanowisk. Można maksymalnie uzyskać 100 punktów, za każdy trafiony rzutek jest 5 punktów. Jakie jeszcze stanowiska mamy dzisiaj czynne? To jest typowa strzelnica do strzelań myśliwskich, więc tutaj mamy trap, mamy skit, mamy tak zwane przeloty, mamy oś zająca, mamy oś dzika i mamy oś rogacza. W sumie jest to sześciobój myśliwski. Coś o barżancie? Przeloty, czyli inaczej barżant, to jest taka bardzo ciekawa konkurencja, która imituje polowanie na właśnie tego ptaka, na barżanta. Strzelamy z 3 stanowisk, najpierw strzelamy rzutki pojedyncze, a potem z tych 3 stanowisk strzelamy dublety, czyli po 2 rzutki. Bezkrwawe łowy, myśliwi też to uwielbiają. Zdecydowanie tak, to doskonali nasze umiejętności, to powoduje, że czujemy się pewniej i bezpieczniej w łowisku, a także możemy bezkrwawo potrenować, żeby potem pudeł albo zranień jak najmniej w łowisku było. Komu należy podziękowania z racji organizacji tego typu zawodów? Zdecydowanie trzeba podziękować naszym sponsorom. Głównym takim sponsorem jest tutaj Delta Optical, ale mamy też lokalnych sponsorów, których tutaj nazwy w tej chwili nie pomnę. Naprawdę, naprawdę mamy wspaniałe nagrody, stąd też dzisiaj strzelcy nie tylko z regionu, ale z całej Polski dopisali. Myśliwi, leśniczy, kto jeszcze wśród strzelców tak dominuje? Strzelcy tutaj tylko i wyłącznie mogą być ci, którzy mają uprawnienia myśliwskie, bo to są zawody w strzelaniach myśliwskich, więc każdy musi być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do polowań i ci tylko myśliwi mogą brać udział w naszych zawodach. To na koniec chociaż ze 2 słowa na temat tego atrybutu, z którym stoi pan prezes. To specjalne urządzenie? Nie, to jest typowa dubeltówka myśliwska, ale jest też przystosowana do tego, żeby można było z nią również strzelać sportowo. Ma wymienne czoki, więc pozwala to też również strzelać sportowo.